Witam Państwa, Michał Pyter. Prezentacja będzie trwała około 45 minut. Jeżeli Państwo będziecie mieli jakieś pytania, mam nadzieję, że tak będzie, to proszę o zadawanie tych pytań w trakcie prezentacji, dobrze? Gdybym mówił niejasno, za szybko lub odbiegał od tematu, do czego mam tendencję, to proszę mnie ukierunkować. Firma APC, American Power Conversion, zajmowała się od zarania swego istnienia zasilaniem gwarantowanym, czyli tak zwanymi UPS-ami, a następnie całą strukturą ewoluowała w stronę dostarczania struktury związanej z informatyką. Czyli cała moja prezentacja będzie poświęcona tej części, powiedziałbym, która jest z pogranicza świata fizyki i informatyki, to znaczy bez niej informatyka będzie miała problemy, żeby zadziałać albo działać poprawnie. Firma ta została przejęta przez Schneider Electric, korporację związaną obecnie ze światem energetyki i od ponad 5 lat jesteśmy w ramach grupy Schneider, brand zostaje, natomiast jesteśmy w strukturach firmy Schneider Electric. Tak wygląda logo firmy Schneider Electric i my teraz jesteśmy APC, jest częścią tej korporacji. Proszę Państwa, projektując serwerownię, czy też pokój serwerowy, trzeba uwzględnić też, że ten sprzęt, który postawicie, bo Państwo patrzycie na to z punktu widzenia sieci, aplikacji, które mają stanąć. Za tymi aplikacjami, łączami sieciowymi pojawia się jakieś zapotrzebowanie fizyczne na to, żeby sam sprzęt umieścić fizycznie gdzieś, posadowić, a ten sprzęt zapotrzebowuje pewną ilość energii. I to jest punkt wyjścia dla nas z kolei, żeby określić, jakie gabaryty i jakie potrzeby będzie miała dana serwerownia. W związku z czym dla nas potrzebna jest pewna informacja, ile do danego obiektu, a tym obiektem może być pojedyncza szafa, bądź też może być tych szaf kilkadziesiąt lub nawet kilkaset. Ile to wszystko będzie potrzebowało prądu i to nie tylko dzisiaj, bo dzisiaj to jeszcze jesteśmy w stanie zgadnąć, natomiast w przyszłości. Bo obiekt jak się buduje, to nie buduje się go na miesiąc, dwa, nawet nie na rok, tylko na lat kilka lub kilkanaście. I trzeba uwzględnić pewne zjawiska związane z aktualnie użytkowanym sprzętem. Otóż, co będzie pokazane później, tak naprawdę jeżeli dostarczymy do serwerowni pewną moc elektryczną, to infrastruktura budynku, co zaraz będzie pokazane, skonsumuje bardzo dużą część, porcję tej energii. Następnie ta część, która przetrwa, tu jest przykładowo 50% zeżre infrastruktura budynku, 50% dotrze do serwera, do sprzętu IT, natomiast znowu duża część zostanie zużyta na przykład na straty w zasilaczu, na wentylatory, na podświetlenie diodek i tym podobnych rzeczy i do samego procesora zostanie dostarczone 60% energii. Dzisiejsza konstrukcja procesorów sprowadza się do tego, że na moc obliczeniową wykorzystane zostanie raptem 1% dostarczonej energii. Czyli jak przemnoży się wszystkie te procenty przez siebie, to tak na koniec się okazuje, że raptem jakiś promil energii tak naprawdę zostaje zużyty na aplikację. W systemach sieciowych jest trochę jest zdecydowanie lepiej, ponieważ przy transmisji danych ta energia przekazywana bezpośrednio do operacji IT jest dużo, dużo większa. Natomiast nadal ten proces jest wyjątkowo niesprawny. Przeliczając zapotrzebowanie energetyczne, trzeba mieć na względzie potrzeby tego sprzętu informatycznego, ale także wszystkiego, co pojawi się przed nim. I chodzi o to, by uzyskać jak największy procent energii na procesorze. Czy Państwo jako klient macie wpływ na to, by ten proces tutaj był bardziej sprawny? W tej chwili niespecjalnie. Są aplikacje, które pozwalają wycisnąć z danego procesora więcej mocy obliczeniowej, ograniczając zapotrzebowanie mocy. Oczywiście to ćwiczenie, są software'owe metody. Nawet na niektórych serwerach można wejść i zadziałać na dany serwer, żeby ograniczyć na przykład pobór mocy elektrycznej. Oczywiście na jednym procesorze jest to ćwiczenie sztuka dla sztuki. Natomiast jeżeli mamy do czynienia z serwerownią, w której serwerów jest kilkaset, a każdy z serwerów ma kilka procesorów, to oszczędność kilku watów na każdym z serwerze przełoży się na kilkadziesiąt kilowatów w skali na przykład dużej serwerowni. Czy to jest ważne? Tak, bo w procesie eksploatacji serwerowni
czy obiektów informatycznych. Znaczy, powiedziałbym, przy jednej szafie to można to zignorować. Przy pięciu można z tym żyć. Przy 20 pojawiają się już pieniądze. Rocznie 1 kW energii zużywany niepotrzebnie to są pieniądze rzędu 2,5 tysiąca złotych. W związku z czym warto zastanowić się nad tym, jak to zrobić, żeby było to odpowiednio. Dzisiejsza konstrukcja większości sprzętu sieciowym jest wyjątkiem, oczywiście switche, pobierają chłodne powietrze z przodu, przeciągają własnymi wentylatorami, powietrze ogrzewa się na radiatorze procesora i z tyłu za serwerem pojawi się ciepłe powietrze. I tu jest rozkład energii dostarczonej do samej serwerowni. Na sprzęt IT, tak jak było w poprzednim slajdzie, do sprzętu IT dostanie tylko 50%, z czego znowu jakiś procent zostanie zużyty, natomiast systemy klimatyzacyjne, to ogólnie zużyją około 40% energii elektrycznej, bo tu zasilamy, to się będzie grzało, żeby to się schłodziło, trzeba dostarczyć znowu energię elektryczną, żeby to schłodzić. Plus straty na systemach dystrybucji, monitoringu, UPS-y mają jakieś straty, oświetlenie, rozdzielnice. Wprowadzono taki współczynnik, który się nazywa PUE w skrócie, czyli jaki jest, to jest relacja, jaka ilość energii jest dostarczona do serwerowni, a jaka naprawdę ilość energii trafia do sprzętu IT, już nie na sam procesor, tylko do samego sprzętu IT. W tym wypadku, w tym przykładzie PUE będzie 2. Z prostej przyczyny. 100% energii dzielone przez 50%, które dojdzie do sprzętu informatycznego, to czyli PUE jest 2. Nastała duża moda jakieś 3 lata temu na zielone, hasło zielone, wszystko ma być zielone, zielone data center. W związku z czym walczy się o to, żeby te PUE były jak najbliższe jednego. Natomiast, proszę Państwa, PUE samo z siebie może być dobrym celem projektowym. Jest to dosyć modne, przynajmniej w mojej branży jest to bardzo modny temat. Nawet przed chwilą, będąc na zewnątrz, podeszli na stanowisko panowie i zaczęli mi zadawać pytanie, jakie będzie PUE takiej serwerowni. Tego się nie da obliczyć w 100% pewnie, siedząc przy biurku, ponieważ jest to kwestia samego podejścia do serwerowni, ja to rozwinę dalej. Natomiast to jest wynik działania. Może być ukierunkowane nasze działanie, że chcemy zrobić serwerownię oszczędną, natomiast też miałem na przykład długą dyskusję z klientem, który stwierdził, że on widział, że firma Google w Stanach ma PUE 1,09. 0,9 to znaczy, że tylko 9% energii elektrycznej jest tracone gdzieś tam. Natomiast to jest wynik pewnych działań. Wynik działań takich, o których zaraz może za chwilę powiem, polegający na tym, że można to uzyskać kosztem eksploatacji sprzętu informatycznego w sposób bez mała destruktywny. Ten sprzęt nie będzie chłodzony w 100%, nie będziemy mu zapewniać super komfortu termicznego, bo mamy podejście takie, że ten sprzęt ma w ciągu 3 lat pełnić swoją funkcję w warunkach ekstremalnych, bo tak został zaprojektowany. My nie będziemy płacić ekstra za energię elektryczną po to, żeby on miał chłodno, bo jest zaprojektowane, że może pracować w 40 stopniach i będzie 40 stopni. Po 3 latach, niezależnie od tego, czy on jest nadal sprawny, czy już nie, my serwery wyrzucamy i wstawiamy nowe. Rzeczywiście wtedy zaoszczędzimy na energii elektrycznej. Jest takie hasło pod tytułem oszczędne data center. Proszę Państwa, nie ma czegoś takiego jak oszczędne data center. Nie istnieją oszczędne data center. Inwestycja polega na tym, żeby musimy wydać pieniądze, a następnie w sposób optymalny korzystać z energii elektrycznej. Jeżeli ktoś wychodzi z tezy, że chce wybudować coś oszczędnego, to niech tego nie buduje, zaoszczędzi jeszcze więcej. Czyli punktem wyjścia, że zrobimy coś, żeby oszczędzić energię elektryczną, to mówię, najtańsza metoda jest tego nie robić. Zróbmy to tak, żeby zoptymalizować zużycie energii i zoptymalizować rozwiązania. Żeby to uzyskać, celem końcowym będzie właśnie to optymalne rozwiązanie, to trzeba o wielu rzeczach myśleć upfront, czyli jeżeli dostajemy jakieś pomieszczenie, które musimy adaptować, to z góry jesteśmy skazani na to, że w tym pomieszczeniu zrobimy jakąś infrastrukturę. W innym wypadku będziemy się, to jest żywe zdjęcie, które własnoręcznie zrobiłem w serwerowni na Ryżowej, myśmy tam przejęli kiedyś biuro i taka była serwerownia. Później po prostu walczy się z materią i tu już się nie mówi o jakichś tam górnolotnych współczynnikach
oszczędności energoelektrycznej, tylko o tym, żeby po prostu ten sprzęt mógł sobie działać. Dlatego kupuje się jakiekolwiek rozwiązania, żeby tylko ciągłość pracy serwerowni była utrzymana. I robiąc ten projektując sobie jakiekolwiek rozwiązanie, ja tu mogę odbiegać od skali państwa potrzeb, trzeba uwzględnić właśnie taki fenomen, jakby chociażby to, że sprzęt pobiera z jednej strony chłodne powietrze, w związku z czym z tyłu za tą szafą pojawi się ciepłe powietrze. Jeżeli ono się pojawi z tyłu, to jeżeli będziemy ustawiali więcej niż jeden rząd szaf, to należy też uwzględnić, żeby żadna z szaf swoim ciepłym powietrzem nie dmuchała na front sprzętu w innym rzędzie. Czyli ustawiamy szafy tył, tył, przód, przód, żeby powstały strefy zimne i gorące. I teraz ten współczynnik PUE i przykład tej światowej firmy, która dopuszcza w tej strefie nawet 40 stopni. Tutaj na zasilaniu rzędu, tutaj ustawienie tu parametrów, samo kupienie sprzętu, klimatyzatora, UPS-ów, to jest połowa sukcesu. Następnie własnoręczne badanie i patrzenie na wskazanie energii elektrycznej, to będzie doprowadzić nas do celu osiągnięcia minimalnej, optymalnego zużycia energii elektrycznej. Każdy stopień temperatury zmiany w tej strefie czy w tej strefie wpłynie bezpośrednio na pracę klimatyzacji i na to, ile ona tego prądu będzie zżerała. W strefie gorącej powinno być gorąco, w strefie zimnej powinno być zimno. Klasyczny przykład w momencie, kiedy informatyk pozostawiany sam sobie, administrator pozostawiany sam sobie ma problem z klimatyzacją i kupuje sobie klimatyzator, jaki bądź klimatyzator typu na przykład split, niech będzie split, i umieszcza go własnoręcznie za pomocą mechanika w serwerowni. Stawia klimatyzator w tym miejscu, żeby dmuchał w tą strefę. Dlaczego? Dlatego, że jak mamy gorącą herbatę, to się na nią dmucha. W serwerowni jest dokładnie na odwrót. W strefie gorącej ma być gorąco. Klimatyzator umieścimy tutaj, niech on dmucha chłodne powietrze tu, a to ciepłe niech on zasysa. Splity te najprostsze mają pobór powietrza od góry i tam powinno doprowadzić się ciepłe powietrze. Jeżeli dmuchamy tu zimnym powietrzem, to następuje taka mieszanka ciepłego z zimnym i ta mieszanka ciepłego z zimnym dostaje się tutaj, czyli efektywnie temperatura w całym pomieszczeniu i tak wzrośnie. Strefa gorąca ma być gorąca, strefa zimna ma być zimna. Im większy jest gradient temperatur przód, tył szafy i mamy dobry odbiór gorącego powietrza, tym będziemy mieli efektywniejsze chłodzenie sprzętu informatycznego i zrobimy to mniejszym kosztem. I tu jest taki przykład serwerowni, gdzie to reprezentuje klimatyzator. Tu są ustawione rzędy szaf, dmuchanie pod podłogę, jedna z opcji, zależna od rozwiązania. Chłodne powietrze trafia na front, gorące powietrze z tej szafy trafia do następnego rzędu. I tu ciepłe powietrze miesza się z zimnym i to nie jest dobre rozwiązanie, ponieważ rozwiązanie, które powinno być praktykowane, strefa zimna, ciepłe powietrze trafia do klimatyzatorów, gdzie zostanie schłodzone. To reprezentuje klimatyzator. Jedna z opcji, my o tym mówimy, ja o tym mówię własnoręcznie od kilku lat, w związku z czym to jest absolutnie znane, że oprócz dmuchania pod podłogę, które jest absolutnie możliwe i wykonalne, robimy rozwiązania, w których klimatyzatory stoją obok szaf rakowych. Jaki jest zysk z tego? Zysk z tego jest taki, że klimatyzatory zaczerpują powietrze bezpośrednio zza siebie, tu z tyłu pojawia się gorące powietrze, tu są fronty szaf, tu są tyły drugiego rzędu szaf, klimatyzator zaciąga gorące powietrze, chłodzi je i podaje na front serwerów. Tutaj sprzęt sam sobie pobiera tą klimatyzację. Klimatyzacja przykładowa, nie będę się rozwodził więcej, oprócz tego, że powiem hasłowo, że istnieją klimatyzatory w takiej wersji, w większej, gdzie czynnikiem chłodniczym jest woda lodowa, czyli do instalacji wtłaczamy wodę, albo freon w mniejszych instalacjach, to jest woda lodowa. Proszę się nie bać, że woda krąży w serwerowni, to nie jest w dużych serwerowniach. Wodę lodową opłaca się stosować w serwerowniach powyżej 100 kW mniej więcej. Powyżej 100 kW. W mniejszych serwerowniach, w zdecydowanej większości na pewno do 30-40 kW, to na pewno zdecydowanie czynnik chłodniczy gazowy, który nazywa się tak na ludowo, że freon, chociaż nie jest to freon. Większy, zdecydowanie woda lodowa, bo można z niej więcej uzyskać. Woda lodowa oznacza, że to jest woda, mieszanka wody z glikolem. Chodzi o to, żeby ta woda nie zamarzała nam
latem, zimą. Latem na nie zamarznie. Natomiast widok z góry takiego rozwiązania. Strefa gorąca, strefa zimna. Jakby na to popatrzeć? Jakby popatrzeć na to w ten sposób, to można zamykać tą strefę czasami. Można zrobić dokładnie na odwrót, odwrócić szafy do siebie front-front. Tu jest takie ustawienie, które my nazywamy hot ale containment, czyli zamykanie strefy gorącej. Jeżeli Państwo popatrzycie na to w ten sposób, skąd się bierze to gorąco? No to jest energia elektryczna, którą pobrał nasz sprzęt informatyczny i przetworzył niestety w większości na ciepło. Dobrze jest odizolować tą strefę ciepłą poprzez dodanie na przykład daszków i drzwi, co też czynimy, tak jak było pokazane na przykład na tym zdjęciu. Tu są dodane drzwi, daszków nie widać, ale tu są widać takie zabudowy, które nie pozwalają, by ciepłe powietrze migrowało konwekcyjnie do góry. Ogólnie rzecz biorąc, naszym problemem w serwerowni jest to, że powstaje to ciepło. Gdybyśmy, ja powiem takie stwierdzenie, które rok temu, jak użyłem w stosunku do pewnego klienta, to stwierdził, że to jest czysty marketing. Być może, natomiast jeżeli uznamy, że to, co nas w serwerowni nie interesuje, to jest ciepłe powietrze, gdybyśmy byli w stanie usunąć 100% ciepłego powietrza poza serwerownię i w to miejsce dostarczyć powietrze oczywiście uzdatnione, czyli odpylone i odpowiednio nawilżone o temperaturze takiej jak tutaj w tym pomieszczeniu komfortowym, to byśmy tak naprawdę nie musieli tego chłodzić. Nie musielibyśmy ich chłodzić. Jeżeli potraktować w tym momencie ciepłe powietrze jako przestępców, część społeczeństwa, które jest przestępcze, to my to przestępcze fragment zamykamy poniekąd w więzieniu i jedyne wyjście w tym rozwiązaniu jest przez klimatyzator. Przez klimatyzator, gdzie on zostanie schłodzony i podany na fronty sprzętu. Rozwiązanie rzędowe niesie za sobą takie bardzo korzystne rozwiązanie energetyczne, że klimatyzator działa w bezpośrednim sąsiedztwie sprzętu informatycznego. Jeżeli w takiej mnogości szaf pojawi się szafa, która ma większe zapotrzebowanie, na przykład ta szafa ma większe zapotrzebowanie energetyczne, bo serwery blade'owe w tym miejscu akurat pracują bardziej intensywnie niż kilka serwerów w tym miejscu, to swoje wentylatory zmuszą te najbliższe do obciążenia cieplnego klimatyzatory. Te pozostaną mniej wzruszone. W związku z czym nie będzie uśrednienia, tak jak w dmuchaniu pod podłogę, że jeżeli wzrośnie temperatura powietrza na powrocie, to w całej serwerowni sterujemy mocą, tylko tu jest parowanie, sprzęt, chłodzenie. Wszystkie klimatyzatory tak naprawdę w tym układzie, wszystkie te klimatyzatory zajmują się głównie utylizacją tego gorącego powietrza, które się pojawiło. Pytanie, skąd się tutaj pojawiają bąble ciepłego powietrza? Dokładnie. Nieuszczelniane szafy to są takie detale, które wbrew pozorom wpływają na warunki termiczne pracy oraz docelowo na ten współczynnik PUE. Powoli w serwerowniach, jeżeli chodzi o energię elektryczną, robi się jak w Formule 1, czyli przesunięcie tam wąsa wahacza o 2 cm powoduje zwiększenie parametrów tego bolidu, czy też nie. Tak samo w serwerowni. Detale, które można by z gruntu zignorować, jak zaślepka, docelowo mogą mieć wpływ na zużycie energii. Pokażę jeszcze jeden taki detal, ale już nie w wersji fizycznej, który też powoduje, że można zaoszczędzić, jeżeli ktoś ma trochę odwagi i chce to zrobić, zaoszczędzić trochę pieniędzy. I teraz mówiąc o tym, że ciepłe powietrze jest elementem niepożądanym w serwerowni, to jest zjawisko dosyć naturalne i powstają wielkie farmy i taki będzie docel i myślę, że w ciągu najbliższych kilku lat nie będą powstawały, mówię o serwerowniach, których moc sprzętu informatycznego jest powyżej mniej więcej 0,5 MW, jeżeli tylko na to pozwoli lokalizacja, to nikt nie będzie się już, że tak powiem, angażował w stawianie klimatyzacji o nazwie bezpośrednie odparowanie czy na wodę lodową. Natomiast będą robione serwerownie, tak jak tutaj jest pokazany przykład takiej serwerowni Weynard HP, postawiona już w sumie 3 lata temu odpalona. Wygląda to mniej więcej tak, przekrój budynku, czyli to nie jest adaptacja budynku na Starówce w Warszawie, bo tego się nie da zrobić. Czyli jest to budynek celowy, postawiony zazwyczaj za miastem, gdzie powietrze jest pobierane bądź z zewnątrz, to jest dyskusyjna kwestia. Powietrze jest tłoczone kanałami pod podłogą, to jest ten kanał,
On ma wysokości około tak 5-6 metrów, prawda? I tędy leci sobie powietrze pobrane z zewnątrz przez układ filtrów wymienialnych. Wdmuchiwane jest pod podłogę tutaj do serwerowni. Tu są szafy serwerowe. Szafy pobierają energię elektryczną, grzeją się, chłodzone tym powietrzem. Ciepłe powietrze konwekcyjnie i poprzez wentylatory jest wyciągane na zewnątrz. W obie strony ruch jest sterowany takimi olbrzymimi wentylatorami. Tutaj część ciepłego powietrza jest recyrkulowana w stronę powietrza wlotowego, żeby je uzdatnić, nawilżyć też przy tym. A tu są ukryte klimatyzatory rezerwowe, gdyby na zewnątrz budynku pojawiło się na przykład za wysoka temperatura latem. Czemu to jest takie energooszczędne? Ponieważ pracują tak naprawdę tylko wentylatory. Nie ma sprężarek, nie ma procesów termodynamicznych, przewiewa się. Oczywiście jest pewna minimalna skala opłacalności. No nie mówimy tutaj o serwerowniach małych, chociaż do małych serwerowni istnieją pojedyncze klimatyzatory, które działają na bardzo podobnej zasadzie. Natomiast, żeby taka inwestycja w takiej skali była opłacalna, musi mieć pewną minimalną wartość. I tutaj jest rozwiązanie, które jako Schneider posiadamy. Nazywa się to EcoBreezy. Są to takie moduły klimatyzacyjne. Jeden taki moduł ma moc 200 kW mocy chłodniczej. Wygląda to dokładnie tak jak na rysunku, tylko że sam budynek jest przygotowany w ten sposób, że jest podłoga podniesiona lub nie. Zaraz pokażę, że może być lub nie. Chłodne powietrze jest wtłaczane tutaj. Ciepłe jest zasysane i w obiegu zamkniętym. Tutaj nie ma mieszania się z powietrzem zewnętrznym. To powietrze jest chłodzone i wraca do serwerowni. To jest obieg zamknięty tego powietrza, które wlatuje ciepłe i jest chłodzone przepływem zewnętrznym powietrza atmosferycznego. Tu jest ukryty też mały kompresor, który może się włączyć w dni bardzo gorące. Jeżeli by przedmuch powietrza był niewystarczający w celu schłodzenia powietrza w serwerowni, włącza się jeszcze system zraszaczy i po tych lamelach w obiegu zamkniętym ciecze sobie woda z glikolem, która to chłodzi. Wszystko służy temu, żeby schłodzić serwerownię, zużywając jak najmniej energii elektrycznej. Tak jak mówię, minimalna skala 200 kW i jak widać taką rozkrakę, oczywiście nie postawimy to w miejscu przypadkowym, czyli nie wjedzie to nagle do centrum miasta, bo wygląda to ohydnie i nikt się na to nie zgodzi. Czyli to musi być budowa dedykowana, która znajduje się w dedykowanym miejscu i stworzona jest od samego początku i zarania w kierunku informatycznym. Dlaczego jest obieg zamknięty powietrza? Bo uzdatnianie tego powietrza jest zawsze kosztowne, bo te filtry trzeba wymieniać, bo jak ktoś ma do nas złość, to może wziąć, zapalić liście w pobliżu i w tym momencie system zaciągnie dym z zewnątrz i wewnętrzne układy kontroli WSDA mogą wyczuć, że jest w serwerowni pożar. No, wymaga to oczywiście zrobienia klimatyzacji w formie przewidywalnej. I to tyle, jeżeli mówimy w tym zakresie, o którym mówiłem, że do serwerowni dostarczana jest energia i na dzisiaj, i to dzisiaj będzie trwało do momentu, kiedy firma taka jak Intel, i to jest chyba na dzisiaj jeden jej główny gracz, nie wprowadzi innego fizycznie materiału niż krzem na procesory. On ma taką specyfikę, że po prostu tak działa. Z punktu widzenia obliczeniowego mamy coraz większe moce, natomiast z punktu widzenia elektrycznego jego efektywność energetyczna jest taka, jaka jest. Czy to będzie grafen, czy coś innego, nawet nie będę zgadywał. Natomiast proponuję panom też zwrócić uwagę, państwu uwagę na to, że istnieją wysublimowane programy, nawet przez dostawców właśnie Intel, to nie są bezpośrednie rozwiązania Intela, które pozwalają wejść na procesor i spojrzeć na niego także jak na odbiornik energii elektrycznej, czyli grzałkę, i że tam można coś nim postymulować i troszkę pooptymalizować. Skala jednego procesora to zabawa, skala kilkuset procesorów to są realne, fizyczne, finansowe oszczędności. Natomiast ten moduł prezentacji chciałem poświęcić pozostałym aspektom infrastruktury fizycznej. Tak jak mówię, dosyć często zdarza się, w dużych firmach nie ma z tym problemu. Są wydzieleni ludzie, którzy się zajmują infrastrukturą fizyczną, natomiast w mniejszych przedsiębiorstwach zazwyczaj jest to informatyk, który się musi z tym borykać i nie do końca świat prądu jest mu znany. Po co stosowane są UPS-y? UPS-y stosowane są po to, by zapewnić odbiornikom coraz
lepsze parametry jakości zasilania. To jest schemat przykładowego UPS-a, którego celem na poprzednim slajdzie były pokazane taka forma wyliczeń nieszczęść elektrycznych, które mogą się pojawić, czyli zakłócenia, zaniki napięcia, za wysokie napięcia, przepięcia, bądź też totalne wyłączenia. I klasyczny UPS składa się z takich elementów jak prostownik, to jest taki typ UPS-a, nazywa się podwójne przetwarzanie. Podwójne przetwarzanie, w związku z czym wszyscy na ludowo nazywają go online. Norma wyraźnie prosi, żeby nie używać tego określenia, więc wszyscy nazywają go online. Napięcie, czy ono jest dobre, czy złe, przychodzi z sieci i będzie wyprostowane w prostowniku, następnie pofalowane i dostarczone do odbiornika. Jako rezerwowe źródło zasilania energii jest stosowane są ogniwa, ogniwa elektrochemiczne, baterie kwasowo-ołowiowe. Baterie jako rozwiązane znane są na świecie od ponad 130 lat. I one nadal się tu sprawdzają. Czy są jakieś alternatywy na dzisiaj dla baterii kwasowo-ołowiowych w takich rozwiązaniach dużych? W perspektywie najbliższych 5 lat zgaduję, że się niewiele zmieni. Myśmy nawet jako firma podejmowali próby z ogniwami paliwowymi. Mieliśmy rozwiązania, to były ogniwa wodorowe. Mieliśmy takie rozwiązania, natomiast to był test. W Polsce się nie sprzedała żadna sztuka, chociaż było całkiem spore zainteresowanie. Wygląda to w ten sposób, że jest celka paliwowa, trzeba mieć doprowadzone rurę z wodorem i to był największy problem, bo każdy w tym momencie widzi płonącego Hindenburga, więc wygląda zanik zasilania. UPS miał malutkie baterie tylko dlatego, że sama membrana ta w celce paliwowej nie jest urządzeniem z natychmiastowym rozruchem. Ona jako elektrochemiczne ogniwo potrzebuje tam około 3-5 sekund, żeby uzyskać pełną moc. Czyli otwiera się zawór w tym czasie, czyli zanik zasilania, UPS wskakuje na baterię, robi to bezprzerwowo, czyli na oscylogramie Państwo nie zobaczycie nawet 1 milisekundy przerwy. Otwiera się zawór, zaczyna płynąć wodór, wodór miesza się z powietrzem z otoczenia i w membranie powstaje prąd, energia cieplna i woda destylowana w proporcjach 1 kW energii elektrycznej, 1 kW ciepła i z 10 kW takiej energii na godzinę powstaje litr wody destylowanej. Jest to jakieś rozwiązanie, natomiast nie będzie to powszechne rozwiązanie z prostej przyczyny, że właśnie zrobienie instalacji wodorowej no w każdym miejscu nie jest dostępne. Poza tym był to test. Jednocześnie to, co powiedziałem, sprawność tych ogniw paliwowych jest relatywnie niska. 1 kW energii elektrycznej, 1 kW ciepła, czyli sprawność tego systemu jest 50%. Na razie akumulatory mogą czuć się niezagrożone. Są też inne rozwiązania, rozwiązania dla odważnych, bo akumulator ma taką zaletę, która jest też wadą, że trzeba go, zaletą jest dla mojego serwisu, trzeba go mniej więcej co 5-7 lat wymienić i stanowią 30% w standardowych rozwiązaniach, 30% kosztu całego rozwiązania, całego systemu. Natomiast są takie rozwiązania, że na przykład jest wielkie koło zamachowe. To koło zamachowe w UPS-ie, UPS wygląda z zewnątrz jak szafka, ono się kręci, rozpędza się w momencie uruchomienia UPS-a, ma bardzo dużą inercję, zanik zasilania i w tym momencie sprzęgłem elektromagnetycznym to koło zamachowe zaczyna napędzać mikroprądnice i w ten sposób jest w stanie podtrzymać zasilanie poprzez UPS-a, podtrzymać zasilanie przez kilkanaście sekund. Do pół minuty, to zależy od stopnia obciążenia. Z tego agregatu to koło kręci się cały czas, 24 godziny na dobę przez cały rok. Zanik zasilania, prądnica się natychmiast podłącza, nie ma przerwy w zasilaniu, ale te kilkanaście sekund służy nam tylko po to, żeby załączył się zewnętrzny agregat prądotwórczy. To jest trochę jak skok na bungee. Jak się uda, to jest fajne przeżycie. Jak się nie uda, to nie ma już więcej przeżyć. Czyli jest tak. Zanik zasilania, włącza się nam koło, podaje napięcie. Włączył się agregat, przełącza się tak zwane SZR, samoczynne załączenie rezerwy. Wszystko zadziałało, mamy sukces. Jeżeli coś utknie na SZR-ze, co się może zdarzyć raz na 1000 razy, to w tym momencie cała serwerownia nam się na twardo złoży z powodu braku zasilania. Fajna rzecz, jeżeli chcemy zaoszczędzić pieniędzy i miejsca na akumulatory. Natomiast, bo tak jest, jak chcemy uzyskać więcej pieniędzy, to musimy mieć trochę odwagi, albo brak wyobraźni. Sprawność energetyczna. To, co pokazywałem panom, państwu, to jest to, że taki UPS
jak pobiera prąd, to też grzeje. Jak grzeje, to są straty, w związku z czym wszyscy kombinują, jakby to zrobić, żeby on tych strat nie robił. Tutaj jest pokazany UPS przykładowy, to jest takie nasze cacko, najbardziej rozbuchane technologicznie, ja go pokażę. Modułowy UPS, jaką mocy wcale nie za dużo, jest 160 kW i okazuje się, że on już gdzieś tutaj przy obciążeniu 30% ma wysoką sprawność rzędu 94%. Znaczy 94%, czyli 6% nadal z tych 160 kW to są straty, czyli to będzie ciepło. To ciepło znowu trzeba odprowadzić. Tak jak mówiłem, czyli 6 razy 1,6, 9 kW rocznie cały czas to urządzenie żre i przepala. I te, ja sam powiedziałem, że to kosztuje 2,5 tysiąca złotych, więc 9 razy 2,5 tysiąca złotych, no to już mamy 20 tysięcy, tak, złotych. Anihiluje tylko ze względu na to, że mamy włączonego UPS. Jeżeli chodzi o sprawność energetyczną UPS-ów, to ona też nie ulegnie w najbliższym czasie wielkim zmianom. Jeżeli one mają pracować w tym trybie podwójnego przetwarzania, czyli w sposób ciągły przetwarzają napięcie, czy ono jest dobre, czy złe. Natomiast i ona nie ulegnie zmianie, niezależnie od tego, co wpiszą producenci w karty katalogowe, bo w tych tutaj następuje taki wyścig marketingu, że tak jak ze zużyciem paliwa w samochodach, że te samochody palą coraz mniej, później małymi literami, białym atramentem na białej kartce jest napisane, że to jest tylko z góry, jak on jedzie z wiatrem, to on wtedy pali rzeczywiście 2 litry. I tak samo jest z UPS-ami. One mają tą sprawność i jeżeli ktoś mówi, że będzie miał straty mniejsze niż 5%, to tylko w warunkach laboratoryjnych można go tak popędzić. On będzie miał te straty. Natomiast jeżeli ktoś już chce pociągnąć to dalej, to UPS ma jeszcze wewnętrznie taki tor, który się nazywa bypass. W tym momencie poprzez bypass UPS może zasilać odbiorniki w sposób ciągły i wtedy zużycie rzeczywiście jego własnej energii elektrycznej będzie znikome, bo ona będzie na poziomie 2%, czyli ograniczymy te straty o jakieś 4, to zależy, 4-5%, dlatego że UPS będzie przekazywał napięcie bezpośrednio z sieci. Jest to znowu rozwiązanie dla odważnych, którzy to zrobią, bo po pierwsze część zakłóceń będzie przenoszona tutaj bezpośrednio, ale nie bójmy się, bo zasilacze w naszych serwerach, w naszych komputerach są bardzo odporne i tolerancyjne. Najlepszy przykład, jak macie Państwo laptopy i spojrzycie na ich zasilacze, to można bezpiecznie pojechać do Stanów i włączyć to do sieci 120 V i to działa i dalej działa, tak? Natomiast tutaj nie są laptopy po 2000, tu jest większy sprzęt. Czyli wyważyć, jeżeli chcecie Państwo oszczędzać, to można przełączyć to na bypass. Jeżeli byłoby to zanik zasilania, to w tym momencie UPS przełączy się na pracę falownikową z baterii i wszystko będzie działało, natomiast jest to też rodzaj takiego skoku na bungee, mianowicie cały czas UPS jest tu z boku i kontroluje jakość napięcia wejściowego, natomiast podaje napięcie bezpośrednio z sieci do odbiorników, jeżeli ktoś uznaje, że nadrzędnym celem jego serwerowni jest ograniczenie kosztów zużycia energii elektrycznej. Jeżeli uznaje, że ważniejsze jest zapewnienie dokładności napięcia tutaj, bo taką zapewnia UPS, plus minus 1%, to w tym momencie pozostawi UPS-a włączonego. Częste pytanie, jak lepiej zabezpieczyć serwerownię, czy postawić dużo małych UPS-ów, każdy UPS zabezpiecza swoją szafę, swój odbiornik, czy pogrupować je, na przykład dane pomieszczenie ma swojego UPS-a, czy jest jeden centralny UPS? Proszę Państwa, wszystkie te rozwiązania mają swoje uzasadnienie i będą jakimś bardzo dobrym rozwiązaniem dla danej aplikacji. Często jest tak, że w danym miejscu możemy znaleźć dwie odpowiedzi i sami musimy zdecydować. Każda ma za sobą jakieś plusy, jak chociażby centralny UPS, ograniczenie tego, że wiemy, że całe źródło zasilania jest w jednym miejscu, jest jeden serwis, ma jedną kartę sieciową, kontrolujemy ten jeden UPS. Natomiast nie ma jednorodnej odpowiedzi. Oczywiście UPS-y centralne w dużych serwerowniach powyżej 100 kW to jest absolutna odpowiedź tak, tylko i wyłącznie jeden centralny UPS, czy też układy równoległe. Natomiast jak dobrać moc tego UPS-a? Tu jest przykład. Dobrać moc UPS-a jest dosyć trudno, zwłaszcza jak inwestycja się rozwija, bo stajemy w dniu pierwszym i patrzymy na serwerownię i mówimy sobie, no dzisiaj to potrzebujemy 100 kW, ale za 5 lat to będziemy potrzebowali megawatt. Więc jak dobrać tego UPS-a? Otóż trzeba go dobrać w ten sposób, żeby skalować tą moc, żeby postawić dzisiaj rozwiązanie, które nas nie zabije finansowo i ten UPS nie będzie pracował przy obciążeniu. UPS i klimatyzacja, bo to są systemy równoległe,
nie będzie pracował nie wiadomo jak duży i nie wiadomo jak przy małym obciążeniu, tylko w ten sposób, że powtórzymy ten krok za kilka lat, tak? Bo przyszłość jest słabo przewidywalna, zwłaszcza w tym względzie, prawda? Bo pytanie, czy za 5 lat serwery będą pobierały więcej czy mniej prądu? Jednego jesteśmy pewni, wzrośnie ich moc obliczeniowa. To na pewno. To bukmacherzy za to będą słabo płacić. Natomiast na pytanie, czy to będzie żarło więcej czy mniej prądu, trudno powiedzieć. Patrząc na chociażby na porównanie między laptop a tablety, muszę zobaczyć taki tablet, mając jakieś funkcjonalności laptopa, potrzebuje zdecydowanie mniejszą baterię i zdecydowanie długo sobie na niej pracuje. Więc tutaj w tym zakresie też będzie na pewno postęp. Jak to się uzyskuje, tą skalowalność mocy? Poprzez układy równoległe. Dotyczy to tylko dużych UPS-ów trójfazowych, jednofazowych nie. Stawiamy do pracy równoległej UPS-y, łączymy je wspólnie, one działają jako jedno stado. Na początek inwestycji 1 czy 2, następnie 3, 4 i tak możemy to mnożyć. Tak naprawdę praktyczny koniec to 4, można też do 8. Można też uzyskać dzięki temu nadmiarowość, czyli jeden z UPS-ów wypada, pozostałe się dociążają, cały system działa dalej. No to jest przykład takiego rozwiązania, już bardzo inżyniersko narysowany. Przekaz tego skomplikowanego schematu jest taki, że każdy UPS ma swoje baterie. Każdy UPS w tym wypadku ma swoje baterie z prostej przyczyny, że żebyśmy mieli nadmiarowość. Awaria tu w tym punkcie, gdyby to była wspólna bateria, wyeliminuje nam 2, 3, 4 wszystkie UPS-y, jeżeli będzie wspólna bateria z DC, a proszę mi wierzyć, przypadki zdarzają się bardzo różnie, łącznie ze szczurem na szynach DC w serwerowni, który ginie, aczkolwiek eliminuje nam UPS-a. A to inne rozwiązanie, UPS modułowy. Teraz ten pan wciągnął, a następnie włożył moduł 16 kW, czyli rozbudowa serwerowni, rozbudowa mocy UPS-a, w sposób płynny, rozbudowa czy też naprawa, w sposób płynny w czasie pracy UPS-a. Wymaga to postawienia ramy na moc docelową, na przykład taka moc to może być 0,5 MW, doprowadzenia odpowiednio grubych kabli zasilających i rozbudowa w trakcie pracy w kwancie od 25 kW, 25, 50, 75 i tak dalej, aż do 0,5 MW. Jest to możliwe, jakkolwiek jest to jedno z najdroższych, o ile ten UPS moim zdaniem, patrząc na cenę, jest na pewno najdroższym rozwiązaniem, jakkolwiek też na pewno najbardziej elastycznym i najfajniejszym. W takim też tempie serwis dokonuje naprawy tego UPS-a. Tam nikt nie grzebie, żeby coś wlutować lub wymienić. Wymienia po prostu moduł mocy i nie zastanawia się, co się z nim zepsuło. To jest rozbudowa zasilacza od 25 kW. Tu są moduły mocy, tu są moduły bateryjne. I tak się to ładnie buduje. Zdecydowanie bardziej powszechne na Zachodzie niż w Polsce, z prostej przyczyny. U nas się bardziej patrzy na pieniądze niż na funkcjonalność. Tam to rozwiązanie jest dosyć powszechne i uzasadnione technologicznie. Można to też łączyć równolegle aż do 2 MW, bardzo dużo. Jak już powstanie zasilanie gwarantowane w serwerowni, to pozostaje tak jak w internecie. Kiedyś był problem ostatniej mili, jak z UPS-a dostarczyć zasilanie gwarantowane do samych serwerów. Tutaj jest też taka kwestia, która może być wroga. Tu jest cały schemat zasilania. Jeden, drugi, to jest zasilanie z dwóch kierunków, bo jak mamy sprzęt, mamy serwerownię, która ma taką funkcjonalność, przykładowo banki, telekomy, które muszą działać w sposób ciągły, aplikacje wojskowe i tym podobne. Jeżeli już kupujemy sprzęt dwuzasilaczowy, to dobrze by było doprowadzić dwa tory zasilania. Teraz w zależności od zasobności portfela oraz funkcjonalności serwerowni, te dwa tory zasilania mogą trafić do jednego UPS-a. Ten UPS może być na przykład nadmiarowy, ale jeżeli ma być to serwerownia nieprzewracalna z punktu widzenia fizyki, to powstają, niezależnie od tego, że to już w ogóle nie ma nic wspólnego z PUE, powstają dwa równoległe układy, które się fizycznie nie widzą, galwanicznie są odizolowane i w tym momencie z jednego toru zasilającego, gdzie tu jest agregat, przełącznik, transformator, UPS, rozdzielnica, doprowadzam jeden tor zasilania prawy z tej strony, lewy, czy też na odwrót z tej strony. Te systemy się nie przenikają i zapewniają dwa wydzielone tory zasilania do serwerowni. W tym momencie, jeżeli ktoś obstawia na nadmiarowość, czyli bezpieczeństwo, rezygnuje z oszczędności energetycznych. On się z definicji nadmiarowość niesie za sobą wyższe koszty, ponieważ nasza funkcjonalność w biznesie
musi ponieść koszt nadmiarowości. UPS-y będą pracowały przy mniejszym obciążeniu. To wszystko będzie zżerało coraz więcej prądu. I jeszcze taki przekaz związany z tym, że jak już postawimy te wszystkie struktury związane z zasilaniem, z chłodzeniem, to żebyśmy właśnie chociaż sami byli w stanie ocenić, jak dobrze lub jak słabi jesteśmy, musimy to właściwie opomiarować, tak? Czyli w wersji najprostszej to oczywiście polega to na takiej zasadzie, że jesteśmy w stanie odczytać z licznika, ile pobiera cała serwerownia prąd. Natomiast ile pobiera już sprzęt sam informatyczny, to zasada trochę trudniejsza. Łatwiej jest to zrobić, mając odpowiednie oprogramowanie i my takowe oprogramowanie mamy. To oprogramowanie jest też endemicznie jeszcze APC-owskie, natomiast zostało połączone z całymi zasobami tutaj switchboard, czyli rozdzielnice, to już jest zakres czysto firmy Schneider Electric, który ma rozdzielnice, całe systemy, rozdziały energii niskiej i średniej, są to systemy Oken, Prisma i całe zabezpieczenia, całe systemy zabezpieczeń elektroenergetycznych i to trzeba sobie odpowiednio opomiarować. I robiąc serwerownię, mówimy tu już o pewnej skali, warto jest też zwrócić na to uwagę, żeby mieć wszelkie dane, nie tylko o tym, czy urządzenie jest sprawne, czy niesprawne, ale co dane urządzenie pobiera. Spojrzenie na każdy z fragmentów serwerowni, że tu jest UPS, a tu jest szafa i że ten cały zestaw pobiera 21 kW, a ten UPS wydaje z siebie 47 kW, mając dopiero takie dane, jesteśmy w stanie stwierdzić, czy jesteśmy w stanie coś tutaj polepszyć, jakie są relacje między tymi zakresami, czy tutaj jest jakiś jeszcze margines do oszczędności. Inaczej jesteśmy nieco ślepi, nie do końca wiemy, co się dzieje, w związku z czym nie jesteśmy w sposób optymalny w stanie wpłynąć na tą naszą infrastrukturę. I taki jest przekaz, że żeby móc tym później, po zainstalowaniu, ocenić samego siebie, jak wykonaliśmy projekt, jak wykonaliśmy aranżację i gdzie są jeszcze nasze możliwości rozwoju, bo ten program pozwala nam zasymulować wstawienie na przykład kolejnej szafy. Wstawiamy kolejną szafę i ten program w sposób ciągły powie nam na przykład, że będzie za mało prądu, będzie za, coś będzie nie tak. Ja taki program mam tu uruchomiony. Jest to taki programik, który umożliwia nam na przykład ocenę warunków temperaturowych w serwerowni, tak? Są ustawione szafy rakowe w czterech rzędach, są cztery klimatyzatory i możemy sobie symulować różne rzeczy, łącznie z tym, że moglibyśmy tutaj zasymulować awarii klimatyzatora, co się z tym stanie, tak? Mając takie narzędzia, jesteśmy w stanie cokolwiek powiedzieć o naszej serwerowni, o tym, oprócz tego, że ta serwerownia działa i że wydaliśmy odpowiednią lub też nieodpowiednią ilość pieniędzy. Proszę Państwa, ja Państwu dziękuję. Tak? Tak, kończę, także... Witam, Paweł Sikora. Pytanie jest takie, co w tej chwili się dzieje z HVDC? Czy TCO w tej koncepcji całkowicie zrobionego w tej technologii data center już jest lepsze? Co to jest HVDC? High Voltage DC, czyli całość łącznie z serwerami jest zasilana 400 V. Więc to jest pomysł znowu dla odważnych. Ja pamiętam, że kiedyś, u nas się w ogóle o tym nie mówi. Takie zjawisko u nas w firmie i na rynku nie zaistniało. Był kiedyś pomysł 11 lat temu, może niektóre jeszcze sprzęty to mają, że będzie wszystko zasilane właśnie z prądu stałego, prawda? Cisco na przykład switche miały wejścia, żeby wyeliminować przetwornik napięcia zmiennego na stałe, były przygotowane wejścia stałoprądowe, prawda? Natomiast ja w Polsce nie widziałem żadnej serwerowni, bo obwody telekomunikacyjne i owszem tak miały, żeby ktoś zdecydował się na inny system niż 230 V. To po prostu standard nas trochę przygniótł, ten standard tak rozpowszechnionego napięcia, że nikt na poważnie, w dużej skali, zwłaszcza przy serwerach, powiedzmy sobie, kupowanych spółek w dużych ilościach, nikt nie patrzy na to, że można to zrobić jakkolwiek inaczej niż korzystając z napięcia sieciowego. Nie ma wydzielonych sieci. Ja się z tym nie spotkałem, przyznam szczerze. I u nas w firmie jest to temat, o którym się w ogóle nie mówi. W ogóle to nie istnieje u nas. Tak bym powiedział. Przemyślenia były, natomiast
Powiedziałbym, to działa troszkę w drugą stronę. Żaden z producentów, takich jak APC, nie narzuci rynkowi nowego standardu. To rynek, a głównie może to zrobić na przykład producent sprzętu, ale to też nie zrobi, bo musieliby się umówić. Narzucić nowy standard, żeby nagle stosować inne metody zasilania. Bo jeżeli my wystartujemy, dla nas przerobienie zasilaczy, żeby podawały inne napięcie, wyższe, niższe, nawet na niektórych z nich można to zrobić, jest absolutnie do zrobienia. Na niektórych można przestawić po prostu napięcie. Mogę. Natomiast wyprodukowanie z nowego typu zasilacza, jest to do zrobienia w jakimś bardzo skończonym czasie, w zależności od reakcji rynku. Natomiast ktoś musiałby być pierwszym takim, powiedziałbym może, że nawet Steve'em Jobsem, który by wyszedł na rynek i powiedział, teraz robimy to w nowym standardzie, niezależnie od tego, że w Europie jest głównie 230 V 50 Hz. Dlatego, że będzie to przynosiło takie, a takie skutki, tak? Na razie czegoś takiego ja nie widziałem. Państwu dziękuję za uwagę. Jak są jakieś pytania, to zapraszam jeszcze po wszystkim.